bardzo ciekawych obszarów, w których kinezjologia działa, jest praca z emocjami. I oczywiście praca z emocjami jest to ogromnie ważny temat, ale jednocześnie duży. Okazuje się, że kiedy my przychodzimy nawet z jakimś problemem emocjonalnym, to bardzo często jest tak, że to w ogóle nie ten problem jest problemem, tylko problemem jest jakaś emocja czy jakieś emocje, które są pod spodem. Właściwie możemy powiedzieć, że my w kinezjologii rozpatrujemy dostęp do emocji na trzech poziomach. Poziom świadomy, poziom podświadomy i poziom nieświadomy, czyli poziom pamięci naszego ciała. Jeżeli chodzi o poziom świadomy, to tutaj jest najmniejszy problem. Większość kierunków różnego rodzaju terapii pracuje z tym i kiedy ja wiem, że ja czuję na przykład gniew, to ja wiem, na co jest ten gniew, czy na kogo jest ten gniew, w jakiej sytuacji on występuje i ja mogę podjąć decyzję nawet, co świadomie z tym gniewem mogę zrobić. Czy sobie w nim być, tkwić, czyli lubię w tym być, bo to jest moje, albo mogę świadomie podjąć decyzję, ok, mogę się z tym gniewem pożegnać. Czyli to jest emocja z poziomu świadomego. Okazuje się, że emocje z poziomu świadomego to jest tak naprawdę 5% wszystkich tych różnego rodzaju problemów, z którymi na co dzień częściej lub rzadziej się spotykamy. I teraz poziom świadomy, tak jak powiedziałam, wiem jaka to emocja, wiem na kogo i najczęściej dlaczego. Natomiast większe znaczenie ma poziom podświadomy. Czyli poziom podświadomy może nam pokazać, ja wiem, że czuję gniew, wiem, że ten gniew jest, ale już nie mam świadomości na kogo, dlaczego, z jakiego powodu i już rzadko kiedy mam do niego dostęp, żeby można było coś z nim zrobić. Czyli tutaj już jest potrzebna pomoc, potrzebne jest jak gdyby wynalezienie tej emocji i poszukanie, skąd się wzięła, kiedy, czyja i z jakiego powodu. I oczywiście kinezjologia, wykorzystując swój test mięśniowy, może bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie to określić. Czyli gniew z poziomu podświadomego. Wiem, że jest gniew, ale nie wiem na co, na kogo, dlaczego, z kiedy, czyj. Ale jeszcze ciekawszym i jeszcze głębszym poziomem jest poziom nieświadomy. Czyli tutaj może być sytuacja taka, że przychodzi pacjent, który ogólnie jest odbierany jako gniewna osoba. I najczęściej paradoks polega na tym, że taka osoba nie ma świadomości, że czuje gniew, a już tym bardziej nie będzie miała świadomości na kogo, dlaczego, z kiedy i po co i na co, czemu to służy. Czyli wtedy wykorzystanie testu mięśniowego może się okazać, że na przykład pacjent przyszedł z zupełnie innym problemem, na przykład z problemem zaburzonych relacji, powiedzmy w pracy. I teraz, w momencie, kiedy my zaczynamy sprawdzać przy pomocy testu mięśniowego, testować, co tak naprawdę jest pod całym tym tematem, to dopiero wtedy możemy znaleźć, że pod tym tematem być może właśnie jest gniew, który kompletnie jest nieuświadomiony, a może on blokować nasz organizm. On może blokować pracę nie tylko na poziomie emocji i relacji, ale może on na przykład wywoływać różnego rodzaju objawy fizyczne. Na przykład problemy z wątrobą, problemy z pęcherzykiem żółciowym, w konsekwencji problemy z jelitami, problemy ze skórą, z wieloma różnymi problemami. Czyli element drzewa, element, który zawiera w sobie wątrobę, pęcherzyk żółciowy, to jest to coś, co będzie potem wpływało na nasz ogólny stan fizyczny. Czyli fizyczność, emocje i stan energetyczny to jest tak naprawdę jedna całość. I my w kinezjologii nigdy nie pracujemy z jednym elementem. Czyli może być tak, że przyszedł do mnie pacjent z problemami wątroby czy stawów, okazuje się, że tematem, przyczyną jest emocja. A może być inaczej. Przyszedł z emocją, okazuje się, że tak naprawdę ta emocja już zaburzyła funkcjonowanie narządów, zaburzyła funkcjonowanie naszego organizmu. Czyli znowu, kinezjologia jest tak niesamowicie indywidualnym kierunkiem i dojścia do problemu, i sposobu rozwiązania tego problemu, że znowuż tutaj mogę powiedzieć, nigdy nie można powiedzieć, że coś jest zawsze. Zawsze to możemy sprawdzić, możemy wykorzystać test mięśniowy i możemy znaleźć sposób dojścia do problemu i sposób, jak go rozwiązać. I to właśnie oferuje kinezjologia.